Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszechmocny Królu Wieczności i Synu Ojca Jedyny, stworzyłeś w raju człowieka na wzór Twojego obrazu. A kiedy upadł zwiedziony, dawnego wroga podstępem, przyszedłeś w ludzkiej postaci, z dziewicy biorąc swe ciało. Dla zjednoczenia nas z Bogiem, Ty sam człowiekiem się stałeś i w chrzcie odnawiasz swe dzieło, zmywając winy grzeszników. Z miłości ku człowiekowi przyjąłeś mękę krzyżową i jako cenę zbawienia przelałeś krew swoją świętą. Gdy żywy z grobu powstałeś, wywyższył Ciebie Twój Ojciec, a my wierzymy z ufnością, że z Tobą zmartwychwstaniemy. Ostań się, Jezu, dla duszy, radością Paschy wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych. Amen. Smutek wasz zamieni się w radość. Alleluja. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Smutek wasz zamieni się w radość. Alleluja. Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Alleluja. Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Alleluja. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone i w Nim wszystko ma istnienie. Alleluja. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym
z całego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to, co na ziemi i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone i w Nim wszystko ma istnienie. Alleluja. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające, przez to i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Gdy ujrzeli Pana, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Wszyscy, których daje mi Ojciec, do mnie przyjdą, a tego, kto do mnie przychodzi, nie oddalę od siebie. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszyscy, których daje mi Ojciec, do mnie przyjdą, a tego, kto do mnie przychodzi, nie oddalę od siebie. Alleluja. Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy: Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę. Niech dają Twojemu ludowi przykład świętego życia. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Udziel Ducha Sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą państwem, abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym. Niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy cierpią niedostatek. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzyłeś nowym życiem. Udziel naszym zmarłym wiekuistego światła. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.